Trwają negocjacje EPEC-u z Energą Kogeneracją w sprawie dostarczania ciepła. Podczas konferencji prasowej wiceprezydent Elbląga Janusz Nowak podkreślał, że wypowiedzenie umowy przez Energę Kogeneracja jest niezgodne z prawem. Energa Kogeneracja wystąpiła o koncesję w grudniu 2017 roku, kiedy była w pełni świadoma zobowiązków, które wynikają z dyrektywy unijnej nakazującą dostosowanie urządzeń do wymogów ochrony środowiska. O taką koncesję wystąpiła, taką koncesję otrzymała. Ta koncesja będzie obowiązywać do 31 października 2028 roku i na podstawie tej koncesji Energa Kogeneracja jest zobowiązana do dostarczania ciepła dla mieszkańców Elbląga. Władze Elbląga podkreślają, że Energa Kogeneracja jest strategicznym partnerem dostaw ciepła do miasta i chcą dojść wspólnie do porozumienia. Jednocześnie zaznaczają, że dzięki wykorzystaniu środków z funduszy unijnych wspólnie można by było zmodernizować obydwie elektrociepłownie. Za to, że połączone z centrum miasta, zakończyła się budowa wiaduktu wraz z drogami dojazdowymi w ciągu ulicy Lotniczej. W tym momencie ten dojazd, który do tej pory był ograniczany ruchem pociągów i szlabanami, w tej chwili przestanie być dolegliwy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze w sobotę o 11:00. Zapraszam wszystkich mieszkańców na takie oficjalne oddanie do użytku tego wiaduktu. Przypomnijmy, inwestycja kosztowała około 35 milionów złotych, z czego ponad 15 milionów to środki zewnętrzne pozyskane z programu RPO Warmii i Mazur oraz z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Oficjalne otwarcie wiaduktu odbędzie się w sobotę o godzinie 11:00. Technikum wchodzącemu w skład zespołu szkół ekonomicznych i ogólnokształcących nadano imię Flagi Polski. Historia ludzi, którzy przechowywali tą flagę, historia tej flagi nas jak gdyby zauroczyła i była takim symptomem do rozpoczęcia właśnie takich działań związanych z nadaniem imienia. Szkoła z wieloletnimi tradycjami, która wykształciła wielu uczniów, wielu absolwentów, którzy utożsamiają się na pewno, tak jak każdy z nas, ze swoją szkołą. Impulsem do podjęcia decyzji było m.in. stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości, a także uczestnictwo młodzieży szkolnej w odsłonięciu w Ratuszu Staromiejskim przedwojennej flagi z polskiego konsulatu w norweskim Stavanger, którą naszemu miastu przekazało w 2016 roku Towarzystwo Polsko-Norweskie. Ukrywana na strajku w złym stanie miała dla mnie i Towarzystwo Polsko-Norweskiego Stavanger ogromną wartość, nie tylko historyczną. Zaprezentowana została na wystawie muzealnej w Stavanger, a następnie decyzją zarządu Towarzystwa Polsko-Norweskiego trafiła do Elbląga. Podczas uroczystości uczniowie klas pierwszych złożyli także ślubowanie. Szanować symbole narodowe. Wzorowo wypełniać obowiązki ucznia. Być wzorem do naśladowania w naszej szkolnej społeczności. Na jednym z bardziej ruchliwych skrzyżowań w naszym mieście ma pojawić się rondo. Koło Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu na skrzyżowaniu ulicy Kościuszki z Królewiecką już rozpoczęły się prace nad tą inwestycją. Elblążanie, którzy poruszają się po mieście, zwracali uwagę na to, że takim newralgicznym punktem w tej chwili, najważniejszym do rozwiązania komunikacyjnego, to jest skrzyżowanie ulicy Królewieckiej z ulicą Kościuszki na wysokości stacji paliw. Dlatego po uzgodnieniu z panem prezydentem doszliśmy do wniosku, że w ramach środków, które posiadamy na weekendowe naprawy dróg, wykonamy to skrzyżowanie w formie ronda. Jesteśmy przekonani, że to rozwiązanie usprawni komunikację na tym skrzyżowaniu. Nowe rondo ma pochłonąć ponad 600 tysięcy złotych. Budowa potrwa do 2 miesięcy. Inwestycją zajmuje się miejska spółka, Elbląskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.